Dobra, szybko sprawdzić trzeba jedną rzecz. Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Xeonis i witam was w kolejnym, to już czwartym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry Primal. W dzisiejszym odcinku porobimy sobie troszeczkę po tych questów tutaj dookoła, żeby pomóc Winch'a, etc., etc. Później pewnie wrócimy do wioski podczas szybko podróżu i zbudujemy... po prostu, no i zbudujemy tego... Szamana, żeby móc sobie upgrade'ować, a na razie tu porobimy sobie jakieś side quest, jaki mi się zdaje. Czemu chcę poświęcić ten odcinek robienia side questów? W sumie bez większego powodu chcę to zrobić z tego, dlatego, żeby mieć tam jakiegoś dodatkowego expa, a nie chcę robić tego pod odcinkami. Dobra, tutaj się chyba po prostu odsunę. Piesiek sobie tam ich podstrasza skutecznie, bo ja nie mam o swojej maczugi. Brakuje mi drewna, żeby stworzyć maczugę. To boli. Tak więc trzeba użyć wzrok łowcy. O, i jest pierwszy battle. To jeszcze już połowa su... Jest drugi battle, dobra. Świetnie. Przepraszam was, że odcinek był taki strasznie krótki, ale myślę, że takie krótsze odcinki też będą w miarę spoko. I to właśnie będzie jeden z tych krótszych, tak przynajmniej to wygląda z mojej strony. Mam nadzieję, że jakoś audio znowu się polepszyła, chociaż troszeczkę, chociaż odrobinkę. Okej. Tu umiejętności. Aha, dobra, no czyli muszę zabijać Udom tutaj bardziej, tak? No okej, czyli zabij Udom, zanim oni zabiją nas. W skrócie. Dobra, podejdźmy do łucznika. Łucznik będzie moim pierwszym celem i bum. Dobra, leży. I drugi będzie... Uj. Ty się nie ruszaj. Serio się cofnąłeś? Bum. Dobra. Leżysz. Ale to długo się trzeba było w niego celować. Jezus Maria, dobra. Ty spadaj. Jeden to już sukces. Chyba już mam full, jeśli chodzi o jeśli chodzi o tłuszcz zwierzęcy, że nie mogę go podnosić z ich tych. Czy tutaj jest kolejny do uratowania? By a chance. O, tu są kolejni win... O nie, to nasz. Okej. Co jest tutaj? Kamyczki? A nie, to jest ten ich znak, taki Udom, jeśli się nie mylę. Co jeszcze tutaj? Okej, są tutaj udamcy. Da. A nie, to Winchaki. Okej. Winchaki. No okej. A nie, to udamcy. No kurde. Kurde, no. Hej, zapomniałem. A nie, mam siekierkę. Dobra, maczugu będziemy ich lać tutaj po łbach, do łucznicy. Tutaj jeden padł. I drugi padł. Myślałem, że to Winchaki. Pokazywało mi na nich krzyżyk. Przez co myślałem, że to serio są Winchaki, a okazało się, że tak nie jest. Ty, to ja zepsułem tego questa w takim razie, bo oni zginęli. Ajajaj. Albo oni już byli martwi. Dobra, czy ja mogę tu jeszcze coś odkryć? Mogę tu odkryć rośliny. Co sobie od razu zrobię. I w sumie wezmę szybką podróż do... Bo to jeszcze chyba zaczyna teren... nie Winch'a, tylko... Udam. Dobra, wrócimy dzisiaj do wioski. Może będziemy mieli jakiegoś fajnego questa. Tutaj się pozwólcie, że napiję. Okej. Okay. Okej, otwórz skład nagród. Czy ja coś tu mam? A nie, to jest tylko to, żeby zostawić. Okej. Okay. Okidoki. Jak widzicie, Winchaki idą w najlepsze. Pójdźmy do Siley.
Cześć, Sailam. Co tam? War ti chaskaman chlausarsz. Maci winja guamarsz, a guapa ti pacharsz. Aish kauha damshamas. Ulaszwaj szwajda. Winja cha ti chaya. Okej, czyli zbuduj własną wioskę. Twoja wioska będzie dla Winja bezpiecznym schronieniem. Udaj się do chaty, aby odblokować umiejętności, uzbrojenie i nie tylko. Są potrzebne do rozwodowych chat, możesz znaleźć w różnych dodatkach kalahoros, bla bla bla. Gdy uzbierasz dość zasobów, udaj się do wioski i odszukaj chaty do ulepszenia. Okej, okay. Czyli pod H muszę po prostu wiedzieć, co tutaj trzeba, tak? Kony misja odblokować. Tutaj. Współplemiennicy. Nagrody za ulepszenie. Sprawdź, czy na ten sejas porównuje swoje. Aha, dobra. Czyli trzeba iść do pana Tenseya. Tenseya i Tensei. Boże. Wiecie, o co chodzi. Ale on tutaj gdzieś jest, więc on jest już obok wioski. Tylko trzeba mu zbudować chatę i żeby. I to mi pozwoli na ulepszanie mojego oczywiście tutaj levela. Strasz, bał szaugas, winja yi su dijam. Ma sam kwaj dausa. Daiwa damsi. A krapi szaju kwajaka. Okej, czyli on chce mieć tutaj dom. I żeby zbudować mu dom, potrzeba drewno lochowe, łupek, trzcina, skurowilka. Go. Żaden problem. Okej, czyli mamy chatę Tenseya. To jest też fajnie, fajnie. Kurde, ale rozgramem tą grę, to jest straszne. Jak się tak dalej pójdzie, to ta gra za szybko się skończy. Co potrzeba, żeby ulepszyć ten dom? A trzcina, łupek, skóra, a dobra, czyli to jest więcej rzeczy, to już na później będzie. Czy ja z tobą jeszcze muszę o czymś porozmawiać? Okej, okay, czyli to była tylko jedyna kwestia chyba, którą mogłem... Oj, co ja robię? Halo. Dobra. Mościk nawet zrobili. Tak miutko. Sailor chyba ma dla nas kolejnego questa tutaj, z tego co widzę. Przynajmniej jest to, żeby do niej pójść. Albo trzeba jej zbudować... A nie, trzeba jej zbudować domek. Skóra jeleńca. Dobra. Czyli biegniemy teraz na zdobyć skórę jelenia. Aha. Tutaj strasznie dużo się zmieniło z tego co widzę, bo już są mościki poukładane, etc. No ale okej. Okay. Mamy tu mościki, nie mościki, jakąś świątynkę. Czy to też jest do ulepszenia zbudowania? Nie, to jest tylko jakiś znak, który stworzyli sobie nasi bracia Winch. To nie są jelenie, oni mi są niepotrzebni w tym momencie. Trzeba też zbierać surowce. To jest? Aha, dobra, to nie, to jest znak, że ul, czy jak oni się tam nazywa, udam. Są łupki. Okej, okay, ten odcinek będzie raczej poświęcony troszeczkę eksploracji z tego co widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje na chwilę obecną, szczególnie, że tylko zbieram rzeczy. Niebieski liść. Ciekawe do czego on będzie potrzebny. Może do upgrade'owania czegoś, do tworzenia różnych nowych rzeczy. Może jeszcze sobie przy okazji poluję? Nie wiem. Co to robi? Okej, okay. Krzemień, mięso, czyli to jest jakaś sekwa z dodatkowymi itemkami. No też spoko, spoko. Dobra, ale to czego my szukamy to jest jelonek. O, chyba znalazłem owego. Nie, to jest raczej krowa. Znaczy to nie jest krowa, Jezu, co ja gadam, to jest koza. Dobra, to była koza. Dobry jestem. Dobra, jednego staka już zabiliśmy. Tutaj mamy pana prosiaczka. Pan prosiaczek jest niepotrzebny. I jest nam bardzo potrzebny pan jelonek. Kurwa. Dobra.
A to... Misiu! Przestraszyłeś Ilonka! Dlaczego tak zrobiłeś? Misiu! Nie możesz straszyć pana Jelonka. Pan Jelonek mi potrzebny. Dobra. W sumie możemy sobie na niego ustawić psa. Tak. Złapię go. Jezus, aleś ty jesteś najlepszym pieskiem na świecie. Czekaj, misiu, bo tutaj trzeba obskurować Jelonka. Proszę, proszę mi tu przestać. A, teraz zajęty jedzenie jest. No dobra, czekaj, wioska. Mam skórę jelenia, więc od razu zrobimy sobie szybką podróż do wiochy. Bo, by nie tracić czasu na odcinku, na mój głupi błąd. Bo zamiast polować, ja robiłem głupoty. Szybko biegniemy i ulepszamy tutaj naszą wioskę. Po raz kolejny. Ulepsz. I od razu mamy swojego pierwszego achievementa chyba. O nie, 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 to nie jest pierwszy achievement. Pierwszy był Welcome to Oros. Ulepszono, czyli misje zbieraczki sali, umiejętność zbieracza, no, czyli nowe ten gówno odblokowane. Okej. Okay. To nasz... O, widzicie, jeszcze sobie muzykę zaczęli tworzyć. Popoki. Mamy kolejną umiejętność i ja tutaj umiejętność raczej będę rzucał w to, bo nie będzie taki moment, w którym będę chciał po prostu przeznaczyć co najmniej jeden odcinek na łapanie zwierzaków. To będzie bardzo spoko, bo to nam pokazuje co. I to nam powiększa po prostu zasoby zbierane. To jest spoko, mi się podoba. To jak nasza wioska jest ulepszona już tutaj. Ona jest chyba w środeczku, jeśli się nie mylę. Dokładnie tak, i tutaj zaczynamy nasz kolejny quest fabularny. Siema Saila, co taki? Ty dam się jałgarz, Saila. Tak, Gwasiam. Głasiam, ha, głarpa ty paciarz! Czyli jej to nam bardzo ją cieszy, że została zdetronizowana z własnego domu. No, a kista? Mi dżan has ha głasiam. Czadza marła udam łajdam. Cisał si naczan. Czyż to dla mnie nowa maczuga? Nowa maczuga? Mocniejsza maczuga? Fajnie. Udam Shayar Guama Dwajam. Spokojnie, z taką maczugą to ja ich na hita będę zdejmował. Tu Sai. Arshi Tachisla. Malshata. Jezu, ona mnie przeraża, ta Saila. No, ta Saila jest dość dziwną postacią. Nie no, żartuję, jest fajną postacią, tylko po prostu taką bardzo, jakby to powiedzieć, zabij ich z tym niepsychiczną po prostu. Okej, czyli mamy nową maczuszkę. Nowa maczuga, bardzo fajnie. To jest mocniejsza maczuga, z krzemienia masz, wow. Dobra, co my tu mamy za questy? Ja może będę chciał odblokowywał te nieznane miejsca, może poza odcinkiem, może na odcinku, w sumie. Aha, okej. Okay. Łóżnie są wolne, ale potężne. Okej, okay, czyli to już są rzeczy, które ja wiedziałem, które odkryłem sobie przez przypadek. Wędzia wantar hupacza, udam shanti hasa. Łamasz ha, wajkarsz. Czyli czeka nas teraz wielka bitwa między Udam a Winja. O chuj. Ul. Czyli ten ich dowódca. Okej,
Aha, czyli teraz się szykuje nam wielgaśna bitwa. Okej. Czyli ja jestem wodzem Windja. Przy okazji, ktoś zabił jednego Udama. Okej. A czekajcie, to można podpalić to. Piździec. Okej, oni nie przejdą tutaj do nas. Uciekaj, gościu. Dobra, jeden trafiony. Kurde, no traf gościu. Tego udamca, dobra. Szybko trzeba zrobić troszeczkę strzał. Oj, oj. Tam jest ktoś kolejny. Czekajcie, czy oni są tutaj? Ktoś jest tutaj. Kolejny Windja. Kolejny Udam. To jadka zabije tego typa, okej. O, ten rzuca trucizną. Nie, cwaniaczku. Trucizna, okej, okay. Można zatruć się. Jeden pszczół, węży. Okej, okay. Czeka, trzeba się wyleczyć tutaj. Okej, okay. Polowanko zakończone. Masz najedz się tutaj ty, a ty mi daj się przeszukać. Oni się chyba jeszcze tam biją. Albo i nie bił. Biją, biją. Biję mocno, ale to ich na długo nie powstrzymał. Kurde. Sam spaliłem własną wioskę. Co za mnie za przywódca. No nie, tu jest trucizna. Dobra, można przebiec. Jeśli oni są gdzieś blisko. Tu jest typo, jeden leży. Jest jeszcze jakiś jeden. Dobra, leży kolejny typo. Zginęło mi trochę Windja podczas tego ataku. Tylko chociaż się można było, przynajmniej tego można się było spodziewać. Co jest, bynajmniej można było się tego spodziewać. W sumie to był atak z każdej strony możliwej. Twarde drewienko, co kolejni? Nadchodzą? Czy to już koniec? A nie, spotka się z Silo. Czyli to chyba już koniec. Aha, no dobra, trzeba mi iść wytropić resztę. Już trzeba z kości. No okej. Czy da się jakoś zgasić? A, da się zgasić uczuły. Dobra, nie wiedziałem o tym. Bynajmniej nie pamiętałem. Dobra, zeskoczmy sobie z tego wodospadu, oni są chyba... oni są na górze. Fucking, dobra, mniejsza. Musi być jakieś, musi być jakaś opcja, żeby wejść tam do nich. Wybaczcie ogólnie za to, że czasami wyciszam mikrofon lub... że czasami wyciszam mikrofon lub harsze, ale jeszcze jestem troszeczkę przeziębiony. Lecimy po tych Windjaków tutaj. Bierzemy sobie przy okazji trzcinę i tam jakieś materiały do budowania. Bo zawsze może ich zabraknąć. A przy okazji może będziemy w stanie ulepszyć naszą wioskę już niedługo. To też by było spoko, bo odblokowywałoby to nowe umiejętności. Dobra. O dobra, tutaj są Windjaki. Trafiłem go, ale on chyba przeżyje.
Okejka. Czyli tu jest dwóch ninjaków. Leć na niego, piesku. I tutaj jest kolejny morderstwo. Kolejne morderstwo. No, oczywiście zaliczone na naszą korzyść. Czytaj, kolejny martwy. Co misiu się stało? Pies, nie ma tak pies wbijający do pokoju. Tylko dlatego, żeby się przywitać. Piszczeć. Czy... Ojojoj, tutaj się biją kolejni Winch'a. Okej, okay, oni są... Ty zjedz sobie szybciutko. Nic, że jest środek walki. Okej, okay. Kolejny martwy. Świetnie. Brawo. Bravissimo. Jeszcze szybkie lutowanko, bo oczywiście lutowanko bardzo ważna sprawa. W każdej gierce jest jej drewno. Zajebiśko. Lecimy, lecimy. Nie śpimy. Tutaj kolejni łudą. Polują. Czy w sumie... No nie, to pan niedźwiadek, do którego się raczej nie chce zbliżać. I pan dzik, który chyba od nas ucieka. Okej. Okay. Jeszcze 100 metrów. Tutaj się dużo może zdarzyć, więc... Ponieważ dużo się może zdarzyć, ja sobie tutaj stworzę wszystko na full. Lepiej być... zabezpieczonym. Ojojoj. Okej. To jest chyba tędy droga. Czekajcie chwilę. Tak, tędy droga. Musimy się dostać tutaj. Przebiegniemy sobie naokoło. Ładnie tu. Aha, dobra. Nie mogę tak. Myślałem, że mogę pobiec po prostu naokoło. To by było dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejszą opcją. O, przepraszam, tutaj musiałem na chwilę zapauzować, bo pies mi zaczął skomleć. Nie ten w grze, tylko ten w realu. Dobra, skoczek. Op. Dobra, jeszcze żyję. Tu trzeba się przy okazji uleczyć. O, zaraz nadchodzi kolejna bitwa z udam. Skradanie. Kamieniami można rzucić... mocy tak rozwalić. A, czyli tu chodzi o egzekwutowanie ich, okej. Okay. Egzekwutowanie... udam. Czy ja chcę to zagrać jak cipka? Dobra, lecimy po prostu. O Jezus, to chyba był błąd. To chyba był błąd. Albo i nie. Piesiek! Ty śmieciu. Gorszy. Dobra, kolejny tutaj rzuca. Kamyczkami. Ciebie już nie ma z nami, kolego. Kolejny leży. O Jezu, nie, piesek mi zdechł! Wy śmiecie! Czekajcie, ja tu muszę pieska uratować. Ulecz, 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 masz, masz, masz. Ty nie możesz mi zginąć. Dobra. Tutaj zbieranko szybkie. Co tutaj nam pozostało? I zniszczyć to trzeba. Okej, okay, jedno padł. Więcej ich tu leci. Ujujuj. Dobra, zajmiemy się nimi. Dwóch leży, jeszcze jeden, gdzie tu jest? Ty jesteś tutaj gdzieś. No chodź tu, pajacu. Fajna, mocarna ta nowa broń. Jest dużo chyba lepsza niż ta pierwsza maczuga. Ciekawe, jak mocno się różni ta pierwsza od tej drugiej. Dobra, gdzie tu jest kolejny ten drzewiec do zniszczenia? A, on jest na górze, czyli trzeba się dostać tutaj na górkę. Oj, seta. Czyli lecimy na górę, lecimy na górę.
Okej, nie zauważyłem tego. Ale... No. A dobra, jeszcze jedną maczugę mam, super. Myślałem, że that's it, tak naprawdę. Kolejni udam biegnął. Biegnę do niego od tyłu i... skończony. Okej, okay. Windże już tutaj przybywają. I ostatnie drzewo... zniszczone. Jeszcze więcej ich tu będzie? Są kolejni. Okej, okay. Kolejny leży. I quest. Atak udem zakończony. Superancko. Superancko. No, troszeczkę rannych Windża tutaj. Posiadamy troszeczkę rannych. Udam Guanta? Chyba nie zabiliśmy. Troszeczkę was tutaj zginęło, ale Udamów chyba zginęło więcej, jeśli się nie mylę. Tak więc będzie trzeba się go za jakiś czas pozbyć, tak czy siak. Czy no? Cię mnie słucha, czy po prostu coś opętało znowu? Okej, czyli wszyscy dają. Shaula. Okej. Okay. Czyli walka rozpoczęta. Czyli będzie tutaj wielka jedna bitwa, mi się zdaje. Ale to będzie na tyle w tym odcinku. Tak więc dziękuję wszystkim za obejrzenie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Oj. Zaginili Windża. O, okej. Okay. Czyli tu jeszcze... Przepraszam tam za cięcie ogólnie, ale... Znowu coś mi się zaczął, ktoś się zaczął tłuc mnie w pokoju. Tak więc... naciśnij M, zaginienie Windża, w oznaczonych miejscach dostrzeżono zaginienie Windża o wyjątkowych umiejętnościach. Aha, i to będzie nam pozwalało budować więcej umiejętności, ale tak czy jak... dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. No i... co, do następnego. Trzymajcie się, cześć!